Jednogłośnie Rada Miejska zaakceptowała dzisiaj prezydencką propozycję uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za ponadprogramowe zajęcia w przedszkolach. To, jak uzasadnił prezydent Rankiewicz, kolejna cegiełka w polityce prorodzinnej suwalskiego samorządu. Do tej pory z opłat za ponadprogramowy pobyt dziecka w przedszkolu zwolnieni byli rodzice przedszkolaków do 5 roku życia. Musieli jednak oni spełnić kilka dodatkowych warunków. Mieć mniej niż 35 lat, być mieszkańcami Suwałk i odprowadzać swój podatek dochodowy na rzecz miasta Suwałki. Od 1 stycznia z listy warunków zniknie próg wieku. Niezależnie od tego, ile lat liczą rodzice, jeśli są mieszkańcami miasta i tutaj odprowadzają swój podatek dochodowy, będą z opłaty zwolnieni. Rodzice starszych, 5- i 6-letnich przedszkolaków zwolnieni byli z opłat już od początku bieżącego roku kalendarzowego. W nowej uchwale nie ma już ulgi dla rodzin wielodzietnych, ale i jej ustalenie mijało się z celem, bowiem według nowych zasad, by za ponadprogramowy pobyt dziecka w przedszkolu nie płacić dodatkowo, wystarczy być mieszkańcem naszego miasta i na jego rzecz płacić podatki. Ta zmiana w zasadach odpłatności będzie kosztowała miasto w 2018 roku 263 tysiące złotych i, jak twierdzi prezydent Rankiewicz, miasto taki ciężar jest gotowe ponieść.